Wydaje ci się, że rozmowa z klientem pozostaje tylko między wami? Wystarczy, że wrzucisz notatkę do ChatGPT i już wszystkie dane lądują na cudzych serwerach. Złamanie NDA, naruszenie RODO, a może coś jeszcze, o czym nawet nie wiesz? To nie teoria, to realne ryzyko, które eliminuje lokalny model AI. W tym filmie pokażę ci, jak zainstalować własną sztuczną inteligencję działającą lokalnie, bez internetu i w 100% prywatnie. Zdradzę ci także kilka sprytnych trików, które znacząco ułatwią twoją pracę z AI. Zaczynamy, zanim będzie za późno. W pierwszym kroku wejdź na stronę lmstudio.ai. Link standardowo znajdziesz w opisie. Na tej platformie możesz pobrać aplikację dostosowaną zarówno do systemów Windows, Mac i Linux. Wystarczy, że klikniesz tutaj. Dzięki tej aplikacji w banalnie prosty sposób będziemy mogli zaraz zainstalować jakikolwiek model dosłownie chcemy. Okej, ja już tą aplikację mam zainstalowaną, więc przechodzimy bezpośrednio do jej interfejsu. Instalacja sztucznej inteligencji lokalnie za pomocą LM Studio jest naprawdę banalnie prosta. Wystarczy, że przejdziemy tutaj do tej zakładki ostatniej w lewym bocznym menu, a następnie możemy wyszukać model, który po prostu chcemy zainstalować. Wpiszmy na przykład tutaj OpenAI. Czekamy kilka sekund, aż zostanie wyszukany model. No i w tym momencie możemy zainstalować sobie lokalnie na własnym komputerze ChatGPT w wersji open source, która od niedawna jest dostępna. Możesz również zainstalować sobie niezwykle silny model, taki jak na przykład DeepSeek. Również wyszukujemy go w tym miejscu, czekamy kilka sekund na załadowanie. No i mamy DeepSeek w połączeniu z Qwen. Jest to inny również chiński model sztucznej inteligencji. Teraz to, na co musisz zwrócić uwagę przed instalacją takiego modelu, to po pierwsze jego rozmiar. Widać go tutaj przy przycisku Download. To połączenie modeli AI nie jest super ciężkie, ponieważ zajmie na twoim dysku mniej niż 5 GB pamięci. Pierwszy z elementów, o którym musisz wiedzieć, tak aby po prostu sprzęt, na którym to instalujesz, miał odpowiednią ilość wolnego miejsca na twardym dysku. Dalej, warto przeczytać sobie, do czego generalnie ten model został stworzony, w czym się specjalizuje, na przykład do jakichś zaawansowanych obliczeń, projektów, generowania grafiki itd. Jeśli oczywiście wiesz, jaki model instalujesz lub poszukałeś sobie, jaki model warto zainstalować, no to możesz to pominąć. Kolejnym niezwykle ważnym elementem, na który musisz zwrócić uwagę, bo to w zasadzie on będzie decydował o tym, czy w ogóle uruchomisz dany model na swoim lokalnym sprzęcie, to jest ilość parametrów. Najprościej mówiąc, ilość parametrów to są dane, które są po prostu wewnątrz sztucznej inteligencji. Im więcej tych parametrów, tym model będzie bardziej inteligentny, lepiej może sobie radzić z bardziej złożonymi zadaniami, no ale tym samym potrzebuje więcej mocy obliczeniowej. Ilość tych parametrów określamy w miliardach. I tak mamy na przykład tutaj model 32 miliardy parametrów lub ten niżej 70 miliardów parametrów. Jeśli masz sprzęt ze średniej półki, albo inaczej mówiąc na przykład laptopa, który jest naprawdę dobry do pracy biurowej, to najlepiej wybrać jakiś model, który będzie miał do 7 miliardów parametrów. A jeszcze lepiej taki, który będzie miał 1 lub 4. Tutaj w tym miejscu ja mogę tutaj polecić kilka ciekawych modeli, na przykład Gemma. Jest to model stworzony przez Google, trenowany na Gemini. Jeśli twój komputer jest chociażby ze średniej półki, to myślę, że spokojnie możesz sobie już w tym momencie zainstalować model Gemma 3, wersja 4 miliardów parametrów. Jeśli jednak twój komputer jest naprawdę słaby, to możesz wybrać ten wariant z 1 miliardem parametrów. Aby zainstalować model, wystarczy, że po prostu klikniesz tutaj w ten przycisk Download, poczekasz, aż się pobierze, a następnie możesz go uruchomić. Ja mam pobrany właśnie tutaj model Gemma 3, dlatego teraz możemy sobie go uruchomić, przetestować. Możesz to zrobić oczywiście klikając tutaj, ja jednak pokażę Ci teraz oficjalny dostęp do tego modelu, tak jak będziesz z niego najprawdopodobniej korzystać na co dzień. Tak więc zamykamy to okno wyszukiwania i w lewym bocznym menu powinna być aktywna w tym momencie opcja chat. Kiedy sobie w nią klikniemy, to oprócz tego rozwiną nam się tutaj nasze wcześniejsze rozmowy ze sztuczną inteligencją, dokładnie tak samo jak w przypadku na przykład czatu GPT. I teraz możemy już zacząć korzystać ze sztucznej inteligencji lokalnie, prywatnie na swoim własnym komputerze. Zanim jednak to nastąpi, musimy jeszcze wybrać model. W tym celu klikamy tutaj na samej górze, no i wybieramy model, który mamy zainstalowany. Jeśli masz jeden, no to banalnie prosty wybór. Ja akurat w tym momencie mam tutaj dwa, tak więc można się między nimi przełączać. Wybieram więc model Gemma, czekamy teraz kilka sekund, aż on się tutaj załaduje, widzimy pasek postępu. Super. I teraz nasz model jest gotowy do działania lokalnie. Wystarczy, że wpiszemy tutaj polecenie. Dokładnie tak samo, jakbyśmy się komunikowali na przykład z czatem GPT. Ja wpiszę testowo tutaj proste polecenie. Ile to 2 plus 2 razy 2? Wbrew pozorom nie jest to aż tak banalne, ponieważ niektóre modele odpowiadają na to pytanie dwojako. Tak jak widzisz, odpowiedź trwała kilka sekund, a Gemma udzielił nam poprawnej odpowiedzi, że to jest 6.
Z ciekawostek na końcu mam jeszcze podsumowanie, ile czasu to trwało i ile tokenów zostało zużytych. LM Studio to nie tylko możliwość szybkiego, łatwego zainstalowania modeli sztucznej inteligencji lokalnie na własnym komputerze, ale także wygodne dostosowanie ich później do własnych preferencji. Na przykład możemy tu stworzyć coś na wzór GPT-sów, czyli na przykład zbiór naszych specjalistycznych poleceń, które będą wykonywały jakieś zadania. Na przykład, które będą zgodnie z wzorem wypełniały dla nas umowę z klientem. Zobacz, jak to może wyglądać. W tym miejscu możemy ustawić nasz prompt systemowy, czyli to, w jaki sposób sztuczna inteligencja ma się zachowywać. Możemy tu dostosować na przykład styl odpowiedzi, albo wrzucić wzór umowy, który ma zostać po prostu uzupełniony i dostosowany indywidualnie pod klienta. Zawsze odpowiadaj w zabawny sposób, przecinek błyskotliwy i zwracaj się do mnie po imieniu. Myślnik. Teraz, gdy wprowadziliśmy nasz prompt, możemy sobie to zapisać w bibliotece promptów. Nazwijmy go na przykład mój. Zapisujemy i w tym momencie sztuczna inteligencja będzie dostosowywała się do tych wskazówek. Zapytajmy o coś testowo. Jak to możliwe, że samolot lata? Co mega fajne, tak jak widzisz, te odpowiedzi są generowane tutaj naprawdę szybko. Myślę, że tempo nie odstaje tutaj wyraźnie od modeli dostępnych w chmurze. No i instrukcje są zastosowane. Mamy witaj Janie, magia podmuchów. Jeśli dodasz kolejny, nowy prompt, w łatwy sposób tutaj z rozwijanej listy wybierzesz ten, który ma się w tym momencie aktywować. Na szybko warto jeszcze zerknąć do drugiej zakładki, czyli do modelu. Bo tutaj możemy ustawić m.in. temperaturę. Jest to znacząca przewaga nad modelami chmurowymi, ponieważ tam zazwyczaj nie mamy takiej bezpośredniej możliwości wpływania na temperaturę. Temperatura, inaczej mówiąc, to kreatywność modelu. Im wyższa temperatura, tym model będzie bardziej kreatywny, ale za to jest większe ryzyko do halucynacji. Przykładowo, jeśli tworzysz treści marketingowe, warto ustawić to na 0,8 do 1, ale z kolei jeśli prosisz, żeby wypełnił Twoją umowę, dla klienta lepiej zjechać tutaj do 0,1, 0,2. I co bardzo fajne, to również możesz zapisać w ramach swojego presetu. Możliwości takich lokalnych modeli są oczywiście jeszcze większe, bo możesz na przykład podpiąć tutaj własną bazę wiedzy, czyli RAG. Swoją drogą, polecany przeze mnie model Gemma 3, którego używam, jest myślę na tyle dobry i szybki, że przy codziennym użytkowaniu raczej nawet nie odczujesz, że jest on w jakikolwiek sposób słabszy niż na przykład czat GPT czy Gemini dostępny w chmurze. Komu szczególnie polecam lokalne modele AI? Przede wszystkim prawnikom, inżynierom i wszystkim pracującym kreatywnie, czyli m.in. freelancerom. Jeśli chcesz, abym pomógł Ci wdrożyć sztuczną inteligencję bądź automatyzację, która odzyska dla Ciebie cenny czas, to koniecznie napisz do mnie na kontakt@jangulczynski.pl.